Syndromu poaborcyjnego nie ma, choć matki płaczą za swoimi zmarłymi dziećmi. Kuriozalne? Media lewicowej strony wręcz prześcigają się w zapewnieniach, iż aborcja nie powoduje złego samopoczucia, a już w ogóle żadnego syndromu poaborcyjnego. Przecież, jak twierdzą, nie mamy tu do czynienia z człowiekiem. Tymczasem w październiku 2020 roku, gdy aborcjoniści za wszelką cenę próbowali utrzymać okrutne prawo aborcyjne obowiązujące wtedy w Polsce, ukazał się wywiad z kobietą, która urodziła dziecko z wadą letalną. Niestety kobieta nie miała szans nawet pożegnać się z noworodkiem, gdyż zmarł on w innym szpitalu, gdzie próbowano go ratować. Historia wydarzyła się 17 lat temu. Jednak matka zmarłego Kuby wciąż odczuwa silną więź z synem. Śni mi się, ale ja też sobie go ciągle wyobrażam. Myślę o tym, jakby teraz wyglądał, kiedy odbywały się egzaminy do liceum. To się zastanawiałam, jakby mu poszły. Jak przechodziłby bunt nastolatka. Nie myślę o nim jako o noworodku, ale jako o 17-letnim chłopaku, który idzie ze mną przez życie, opowiada w wywiadzie płacząc. Artykuł miał za zadanie ukazać, że nawet wierząca bohaterka artykułu, która straciła chore dziecko, jest za prawem do zabijania takich dzieci przed narodzeniem. Skupmy się na tym, co ukazuje on w istocie. Śmierć dzieci bardzo często zostawia w matkach mocny ślad. Aborcja jest również śmiercią dziecka, w dodatku niejednokrotnie spowodowaną przez matkę lub dokonaną za jej zgodą. Nie dość więc, że mówimy tu o cierpieniu z powodu śmierci człowieka. W grę wchodzą dodatkowe ogromne wyrzuty sumienia. Podobnie jest u ojca, jeśli wie o aborcji. Biznesmenów aborcyjnych jednak cierpiący człowiek nie obchodzi, ani kobieta, ani jej dziecko.